nasz przyjaciel, świętej pamięci, ksiądz kanonik Władysław Urbański. W tej niecodziennej męci na cmentarzu marzowskim do tej pory spoczywał jeden budowniczy kościoła. Był to ksiądz prawat Ludwik Zajc. Zmarł w 1901 roku budowniczy kościoła, święty pan po niego. Jutro na tym cmentarzu spożywmy doczesne zwłoki świętej pamięci księdza Władysława Urbańskiego, jednego z najwybitniejszych tomaszowian, które pokolenia będą mówiły o tym, że dla Tomaszowa stawił najświętniejszy pomnik, jak tylko mógł w takim czasie. Bóg odwołał tego utrudzonego sługę do siebie. Tak bardzo chciał ten kościół wykończyć na swoje 25-lecie i prawie że kończy. Swoje 25-lecie będzie już obchodził w niebie 25-lecie kapłaństwa. Obok mnie stoją jego najbliżsi przyjaciele, ksiądz profesor Świątczak i ksiądz proboszcz Władysław Łoja, kursowy koledzy. Razem z nim studiowali. Razem otrzymali święcenia. Dziś żegnają swojego kolegę i swojego przyjaciela. Dzisiaj są jeszcze inni koledzy, kursowy ksiądz proboszcz Roman Czerwański, są księża z naszego dekanatu i z okolicy, jest ksiądz prawat Wiesław Nowosielski z dalekich prostów, z Podlasza, dziedzic już w Spale Proboszczem, jest księdzem kanonikiem urbańskim, współpracował, pomagał. Dziś gromadzi się tutaj, przejdzie jego potrzebą, nie tylko parafia świętej, błogosławionej Jadwigi Królowej, ale gromadzi się nadmorska elita tomaszowa i nie tylko. Przybył dzisiaj do tej świątyni serdeczny przyjaciel zmarłego księdza i nasz przyjaciel, ksiądz proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej, który skierował specjalny list do tej wspólnoty. Dziękujemy serdecznie księdzu proboszczowi parafii ewangelicko-augsburskiej za przybycie. Dziękujemy za jego obecność, ponieważ jutro nie może być. Ten list odczytamy w dniu jutrzejszym, a dzisiaj serdecznie dziękujemy za wspólnotę modlitwy. Księży kanoniku Władysławie, tyle razy żeśmy rozmawiali na temat duszpasterskiej budowlane. Tyle razy mówiłeś o swoich projektach. Jeszcze tak niedawno, kilka dni temu z księdzem profesorem Świątczakiem, Andrzejem Świątczakiem, biskupem Bejzem, byliśmy u ciebie. Mówiłeś o jednym. 10 lat nie miałem urlopu, a Pan Bóg, jaki łaskawy, dał mi urlop i to w takim terminie, który nie jest budowlany, mogę odpocząć. I Bóg powołał cię na wieczny odpoczynek. Księże kanoniku Władysławie, u Boga wypraszaj łaski dla naszego miasta, by było wierne Bogu i jego Ewangelii.
pamiętać, że będą pamiętać starsi, młodzież i dzieci tutaj obecne i po latach wspominać wielkiego, budowniczego, utrudzonego już pasterza. Za Twoją duszę składamy tą najświętszą ofiarę, abyśmy mogli ją złożyć przed ośmi Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i przewinienia. Spowiadam się za Ciebie, Ojcze, i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą o uczynieniu zadania. Moja jedna, moja wina, moja bardzo wielka wina. Wszelką łaskę świętą. Niech będzie powrotem Jezus Chrystus. I wrócić ponownie do Was, by Wam dalej służyć.
wydać stawiamy, to zdaje się, jakby wszystkie gwiazdy nad nami zgasły i zaczęła się głęboka noc. O, jako chrześcijanie, nie możemy ulec przerażeniu. Nie możemy wpadać w rozpacz. Jest przecież nadzieja zmartwychwstania. Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Przecież Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem. My w to wierzymy. Czy jednak potrafimy przekroczyć próg nadziei? Nadziei zmartwychwstania, życia wiecznego. Kim był, jakim był w świętej pamięci ksiądz kanonik Władysław Urbański? Myślę, że w tym momencie mógłby w tym miejscu stanąć każdy z nas tu obecnych i powiedzieć to, co czuje w tej chwili jego serce. Jak on odbierał tego kapłana? Co mu tam wdzięczna? Za co mu dziękuję? Kim dla niego był? Niech to pytanie, kim dla mnie był ksiądz Władysław, w dniu dzisiejszym, jutrzejszym sposób szczególny nas niepokoi. Próbujmy na to pytanie odpowiadać i wyciągać z tego praktyczne wnioski. Może chcę mu podziękować się zwłaszcza za to, że nieba nam uchylał, zwłaszcza w trudnych czy ważnych momentach naszego życia. Może chcę mu za to się przeprosić. Prosić już nie ma po co. Już tego po ludzku nie spełni. Możemy tylko polecać go Bożemu miłosierdziu. Chciałbym w tej chwili i z tego miejsca, które tak bardzo miłował ksiądz Władysław, podziękować je w imieniu wszystkich za te wszystkie dary nieba, którymi szczodrze i obdarza. Dziękuję Ci, Władku, w imieniu tych, których w swoim kapłańskim życiu chrzciłeś i sprawiłeś, że stali się dziećmi Bożymi. Dziękuję Ci za tych, nad którymi podnosiłeś swoją kapłańską dłoń i w imieniu Chrystusa mówiłeś: odpuszczam Ci wszystkie grzechy. I tak było. Grzechy były odpuszczone. Dziękuję Ci w imieniu tych wszystkich, którym rozdawałeś chleb eucharystyczny, których katechizowałeś, których wyprawiałeś na drogę wspólnego życia w małżeństwie i rodzinie i których z pogrążoną Bogu rodziną odprowadzałeś na miejsce, gdzie jutro Ty będziesz oczekiwał na zmartwychwstanie. Ksiądz Władysław, każdy kapłan, każdy z nas jest tylko człowiekiem. I może się zdarzyło, że pod wpływem zdenerwowania czy z innych powodów powiedział coś przykrego komuś. Może ktoś poczuł się pokrzywdzony. Chciałbym w jego imieniu wszystkich pokrzywdzonych przeprosić i dodać, że jeśli nawet coś takiego się zdarzyło, to nie robię tego złośliwie. Nieraz upominając, chciał dobra tego człowieka za wszelkie
wobec jego dostojnego kapłaństwa. Był człowiekiem bardzo szeroko otwartym na innych. Myślał ciągle o innych. Choćby taki przykład. 2 miesiące temu zmarł jeden z naszych kolegów kursowych, proboszcz w Justynowie, który znał dobrze będącego już na emeryturze kapłana proboszcza z Kałkówka księdza Chopytka. Pojechał specjalnie do niego, by zabrać go na ten pogrzeb, by w ten sposób okazać wdzięczności swojemu pierwszemu wikariuszowi. Oczywiście na pogrzeb nie pojechał, czuł się słabo, ale prosił, by ksiądz Władysław w jego imieniu pożegnał księdza Bronisława. Gdy dowiedział się o śmierci księdza Urbańskiego, powiedział przez jednego z młodych kapłanów: na pogrzeb nie pojadę, nie jestem w stanie. Myślą i sercem będę tam w Tomaszowie z Łagą. Ale powiedzcie, że to był mój pierwszy i niezapomniany wikariusz, tam, gdzie pracował w parafii w Gołówku. Często tego już będącego na emeryturze kapłana odwiedzę. I wiem, że w tej parafii również tutaj bywał, kiedy czuł się lepiej. Dzielił się tym, co robi, ze swoim dawnym proboszczem. Miał łatwy kontakt z ludźmi. Posługiwał się dość ciekawą, może nieraz niektórych denerwującą terminologią. Facet zwracał się do kogoś, prosząc o to, by taką czy inną przysługę zrobił w parafii. A tak wypowiedziane słowo nie można było powiedzieć nie. Trzeba było zrobić to, o co proboszcz prosi. Gdy coś w parafii nie wychodziło, powtarzał: czyżby ta Jaćka, to znaczy błogosławiona Jadwiga, o nas zapomniała. A gdy coś się udało, odskakiwał i powtarzał z radością: jak ta Jaćka się cieszy, przecież to dla mnie, to dla Pana Boga. Miał wielki szacunek dla ludzi starszych, zwłaszcza dla matek, matek kapłanów. Rzeczywiście są one, tak jak matka, każdego kapłana, wszystkich kapłanów. Słyszę jeszcze ten głos i słowa, jakie skierował miły matka, gdy był u mnie, do mamy. Żegnając się z nią, powiedział: do zobaczenia, Mateńka. Z wielkim szacunkiem ucałował jej rękę. Mama wtedy wiedziała, jak on kocha matki. Gdy dowiedziała się o śmierci, zaczęła płakać. Powiedziałam wtedy: naprawdę, to powiedział: do zobaczenia. Ja się z nim nigdy nie zobaczę tutaj na ziemi. Był człowiekiem kościoła. Tak się złożyło, że wiadomość o wybraniu kardynała Wojtyły na papieża usłyszeliśmy razem w Skierzu, gdzie wtedy był wikariuszem, będąc z życzeniami imieniowymi mojej matki Szczepanki. Po wielu emocjach powiedział: może wreszcie Kościół w Polsce będzie miał coś do powiedzenia. Może wreszcie ludzie będą żyli w prawdziwej, autentycznej wolności. To zatroskanie o sprawy Kościoła przyjawiło się i w tym, że sprowadził z wielkim trudem do waszej świątyni, do waszej parafii relikwie błogosławionej.
błogosławionej Jadwigi. Przewodniczył tym uroczystościom ksiądz kardynał Macharski, następca księdza kardynała Wojtyły w Krakowie. W dniu wypadku był w południe u mnie. Strasznie wtedy padał śnieg. Było bardzo niebezpiecznie ruszać gdziekolwiek samochodem. Nawet nie usiadł. Rozmowa była prawie na stojąco. A treścią rozmowy była wasza partia. Słuchaj, mówi. W czerwcu będzie poświęcenie kościoła. Będzie peregrynacja obrazu Matki Bożej Watykańskiej. Mówił o misjach w parafii, które miały do tej peregrynacji przygotować. Miał już wybranych misjonarzy. Wszystko zdawało się zapięte na ostatni guzik. Myślał nawet o obecności biskupa Polowego, biskupa Głodzia w tej parafii. Kiedy leżał w szpitalu, miał okna, które wiodły wprost na kościół Matki Bożej Zwycięskiej. W pewnym momencie mówi, słuchaj, tak się modlę, patrząc na ten kościół, wiedząc, że tam jest obraz, który będzie wędrował po archidiecezji, że on kiedyś przybędzie do mojej parafii, żeby to się wszystko udało. I ten obraz przybędzie. I to musi się udać. I to będzie zależało teraz także od was. Jak wy się do tego przygotujecie? Jak wy ten obraz przyjmiecie? Niech to będzie takie wotum wdzięczności, podziękowania za to, co ksiądz proboszcz Urbański dla was tutaj czynił. Był bardzo lojalny wobec kościoła, wobec biskupa. Mówił dużo o Ojcu Świętym. Właśnie wtedy, gdy był u mnie, mówi, słuchaj, ciekawa rzecz. W mojej parafii ludzie tak się interesują tą nową książką papieża Przekroczyć próg nadziei. Jeszcze muszę jedną albo dwie paczki kupić. Kto będzie chciał, będzie mógł ją nabyć. I kupił te paczki. I załadował do samochodu, który rozbił się doszczętnie. Kiedy byłem w szpitalu, mówi, patrz, kupiłem te książki papieża. Chyba tego już nikt nie kupi. To jest zakrwawione. Po wypadku. Ja nie wiem, gdzie są te paczki. Ja nie wiem, gdzie są te książki. Ale gdyby się komuś udało z tej paczki nabyć choćby jedną książkę zroszoną jego krwią, to będzie piękna na całe życie pamiątka. I zobowiązanie do modlitwy wieczności dla tego kapłana, który wśród was i dla was pracował. Gdyby nawet komuś się nie udało tej książki nabyć z tej paczki, to kupcie ją sobie. I czytając, myślcie o tym, który ją napisał papieżu i myślcie o tym, który myślał o was, by każdy w tej parafii taką książkę miał. Swoim proboszczu. Gdy patrzymy na to, co zrobił, gdy myślimy o tym, co zamierzał jeszcze zrobić, to nieraz to przerasta i przewyższa możliwości jednego człowieka i tak krótkiego czasu. Gdy chodzi o owoce materialne pracy, sami najlepiej wiecie, bo to przecież widać, jak wyglądają. W tak krótkim czasie tak wiele można zrobić. A ile dobrodziejstw i owoców duchowych. Kilka lat temu zaprosił mnie z rekolekcjami do waszej parafii. No i kochani, mogę to przy tej trumnie mojego przyjaciela z całą
dam opowiedzieć. Na wielu rekolekcjach byłem i w wielu miejscach, ale takiej frekwencji i takiego rozmodlenia i takiej uwagi słuchania, jak u was, to się rzadko spotyka. To też jest jakiś owoc pracy jego i wszystkich kapłanów w tej parafii. Owoc duchowy, owoc niewidzialny, niesprawdzalny materialnie, ale owoc, który tak bardzo liczy się u Pana Boga w płaszczyźnie nadprzyrodzonej. Ile wtedy było spowiedzi, ile komunii świętych. Byli tacy, którzy widziałem i rano, i po południu. Wojsko. Nie czekał, aż zostanie kapitanem, aż otrzyma nominację na kapelana wojskowego. Była taka potrzeba i poszedł z pomocą duszpasterską. I któregoś dnia przyszła nominacja. Jest to wielka zasługa dowództwa i świadectwo wspaniałej współpracy świeckich i duchownych w kształtowaniu młodego pokolenia. Potrafię zgromadzić wokół siebie i u siebie na plebanii, powiedziałbym, ludzi Tomaszowa. Ludzi, którzy mieli wpływ na tok wielu wydarzeń i spraw. Ludzie, którzy myśleli także o Kościele, o jego potrzebach w wszystkich tomaszowskich parafiach. Pamiętam takie ostatnie spotkanie, w którym uczestniczyłem, miało miejsce w czwartą niedzielę Adwentu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Po opłatku dla żołnierzy zebraliśmy się na plebanii w gronie ludzi zaproszonych przez księdza proboszcza. Dzieliliśmy się opłatkiem, a potem na zakończenie spotkania jako prezent gwiazdkowy wręczył każdemu z nas taką zieloną książeczkę. Dopiero co była wydrukowana modlitewnik żołnierza. Nie tylko, że nam dał. Nie tylko, że się cieszył, że taka książeczka się ukazała, ale powiedział, słuchajcie, otwórzmy na tej stronie, na tej stronie. Kolędy. Także kolędy żołnierskie. Na znane melodie, ale o treści, które odpowiada temu stanowi. Jak ci żołnierze, jak ludzie wojska, jak kombatanci cieszyli się, że jest coś takiego, co pomoże im, jako tym, którzy walczą o wolność, niepodległość, mają się z czego teraz wolno. Ksiądz dziekan, ksiądz prałat Stanisław Grad, który przewodniczy dzisiejszej liturgii, mówił mi wczoraj, że spośród wielu możliwości wybrał na grób dla księdza kanonika Władysława miejsce takie, z którego, gdy podniesie się wzrok i pobiegnie dalej, można zobaczyć waszego kościoła. Jutro tam spocznie ciało świętej pamięci księdza Władysława. Kochany proboszczu tej parafii, kochany nasz bracie w kapłaństwie, księży Władysławie, odpocznij od swoich trudów. Niech dobro, które czyniłeś na wszystkich placówkach duszpasterskich, a zwłaszcza tutaj w Tomaszowie, pójdzie za tobą przed tron Boga.